Witam bardzo serdecznie. Dziś odcinek pod tytułem Niemiec płakał jak sprzedawał. I powiedzmy sobie tak, no chciałbym obalić ten mit, że o, od Niemca to są super maszyny i w ogóle nie wymagają żadnego wkładu finansowego i przy każdym ogłoszeniu na portalu pisze z Niemiec, bierz, zero wkładu finansowego. A więc tak, czy oni tak dbają? No nie zgodzę się, bo tak. Przede wszystkim opona wiele do życzenia pozostawia. No ale dobra, powiedzmy opona. Klocki jeszcze tutaj z tyłu, jak cię mogę. Tu mam przykład świecy, która była tutaj, bo tu jest taki piórnik. O, i tu się otwiera i w tym piórniku części zamienne można chować. To przysłowiowy Niemiec miał tam schowaną świecę zapasową, no ale nie dość, że no tam pomijając fakt, że tutaj powiedzmy się wytarło i to brzydko wyglądało, to ta świeca też zostawia wiele do życzenia. Jest to firmówka, ale w takim stanie, że ja bym tego na zapas nie woził. Jak już chcę coś wozić na zapas, to niech to już będzie nowe, a nawet jeżeli używane, to maks miesiąc. To jest pierwsza rzecz, taka niefajna. Powiedzmy, druga rzecz opona, trzecia rzecz lagi, tak? Niby Niemiec dba, niby Niemiec jeździ, a uszczelniacz pęknięty, tak? Przepuszcza. Nie wiem, czy tutaj pod tym kątem to widać, ale o, laga jest cała mokra, o. Tu pod słońce na palcu widać. Cała mokra laga, uszczelniacze do wymiany. Nie wiem, chyba ta druga jest w miarę, ale to i tak trzeba już olej wymienić w obydwu i się nie pierdzielić. Klocki, nie pamiętam w jakim one są stanie, ale akurat klocki to jeszcze chyba są jak cię mogę. I teraz no powiedzmy tam w silniku to olej jak cię mogę jeszcze zmieniony, ale teraz jeszcze tutaj chcę zajrzeć, bo to też nam wiele powie, jak w tytule Niemiec dbał, płakał jak sprzedawał. Zobaczymy, w jakim stanie. W jakim stanie jest filtr powietrza. Trzeba ten pomarańczowy? Nie, dobra. O! I tu mamy przykład fantastycznego dbania Niemca o swój motocykl. Tak, zaraz zobaczymy jak on tutaj dba. Tu się ściąga chyba to w tę stronę. Wychodzi to przez taki kołek. O. Teraz proszę bardzo. Filtr. No. I co, i to jest filtr, tak? Nie dość, że śmierdzi. Fakt, że oryginalny, bo KTM i tam jakiś numer. Ale w jakim stanie, do jakiego stanu doprowadzony? Nie wiem, czy tego nie warto by było uprać. W każdym bądź razie, no, sorry. Jakby to był taki Niemiec, który dba i, że tak powiem, jak to ładnie mówią, Niemiec dbał i płakał jak sprzedawał, no to niekoniecznie, bo tutaj to raczej się cieszył, że ktoś to kupił. W takim stanie filtr, no to tak, no tu jest aż grubo od tego brudu, no to nie bardzo. Może ja to upiorę, zobaczymy, dobra. Także nie polecam czytać z wiarą tych ogłoszeń, że Niemiec płakał jak sprzedawał, bo to tak nie do końca jest. Nie zawsze trzeba ufać, po prostu samemu ewentualnie sprawdzić, no i nie wierzyć w to. No. Polak też dobrze sprzedaje, jeżeli zadba, tak. Ci, co nie dbają, to później takie cyrki się dzieją. Dobra, dziękuję. Na tą chwilę.